Polen Transport to dar Józefa Beuysa dla Muzeum Sztuki. My ten Polen Transport, dar Beuysa dla muzeum, bierzemy w swoje ręce i dalej go transportujemy. Temu właśnie przeznaczaniu dalej daru darowanego poświęcona jest ta praca. Jest to rodzaj rozwikłania pewnych kwestii związanych z samą intencją daru, w jakim celu daje się dar, kogo się obdarowuje, w jaki sposób zobowiązuje się osobę obdarowaną, ale również dla osoby obdarowanej jest to problem, co z darem zrobić, jak go dalej transportować, jak go przekazywać. I to też jest podstawowa, może oprócz zagadnień sztuki wizualnej, kwestia, która w jakimś sensie jest prezentowana, tak, w tej przestrzeni. W czterech salach będzie rozpięta instalacja z ocynkowanego drutu, która nawiązuje do modernistycznej intuicji Cobro, do elementów łuku, kąta i takiego jakby zbudowania w przestrzeni pewnej architektury za pomocą proporcji 3 do 5 do 8 wywiedzionych z baroku skądinąd, to ciąg Fibonacciego. I ta nasza druciana instalacja, właśnie Podróż Podrót, próbuje zachować ten rytm tych proporcji 3 do 5 do 8, tak, proporcji tych elementów, zarazem przez swoją surowość czy taką naturalne odszukanie jakby swojego miejsca, kontekstu w architekturze, odwołuje się bardzo mocno do właśnie do intuicji Cobro, żeby rzeźbę powiązać po pierwsze z rozprzestrzenieniem, z organizowaniem przestrzeni społeczności, po drugie z architekturą. Także Polen Transport. Cały ten pomysł ma kilka takich jakby odsłon. Taką najbardziej podstawową intuicją było szukanie miejsca i celu tej podróży, dalszego transportowania. Jest to planeta Solaris, opisywana przez Lema, planeta, na której funkcjonuje inteligentny ocean cytoplazmatyczny, który z naszych zakamarków pamięci, powidoków, odczuć potrafi budować neutrinowe twory. Choćby syreny prześladują na przykład naukowców ich zmarłe albo nieistniejące wyobrażenia jakichś syren, jakichś właśnie tęsknot kobiet, zmarłych żon. Ale też buduje twory, właśnie te asymetriady z tej materii oceanu, tej inteligentnej, budują twory wielkości światów ziemskich, całych miast. Jest to nieokiełznany żywioł, jak to z żywiołami, inteligencji. I właśnie podrót służy temu, żeby dotrzeć na planetę Solaris lub symulować tą podróż, przeżyć ją, przetrwać, żeby zdobyć nowy materiał, inteligencję, który pozwoli rozwikłać wszystkie nieomal problemy adaptatywne naszych peryferii, ale też
można powiedzieć, tej cywilizacyjnej potęgi, jaką reprezentuje Beuys wobec nas, która to potęga wikłała nas w problematyczne sytuacje, sama wikłała się w problematyczne sytuacje, inteligencja ma właśnie temu służyć, posiądziemy nowy materiał. Na podobieństwo zresztą być może materiałów, który Beuys w swojej pracy używał, możemy pamiętać. Filc, izolacja, tłuszcz, energia, ciepło, miedź, przewodnictwo, miód, kumulowanie, przekazywanie, magazynowanie wiedzy, energii. Wosk, krew, ziemia, złoto, siarka, kości. Wszystko to są materiały, ale właśnie te nasze ręce próbują dowieść polen transport do miejsca, gdzie nowy materiał, inteligencja, się uda jak gdyby określić jego właściwości i użyć.